Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pan profesor jest prezydentem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Witam panią redaktor, witam państwa. Panie profesorze, astma to jest choroba, która dotyczy ostrzeli. Tchawica i oskrzela to rurki, które doprowadzają powietrze do płuc. W porównaniu z osobami zdrowymi, oskrzela u chorych na astmę kurczą się zbyt łatwo i zbyt mocno. I właśnie tutaj zaczyna się problem, bo już chorujemy. A co do tego doprowadziło? Astma, podobnie jak inne postaci alergii, to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych. Przyczyn może być wiele. Najczęstszą przyczyną właśnie u młodych ludzi jest uczulenie na alergeny. Jest to jedna z chorób atopowych, a obecnie żyjemy w okresie pandemii chorób atopowych. Mamy bardzo wiele różnych manifestacji alergii. Astma jest jedną z takich manifestacji. Pani redaktor bardzo tutaj szczegółowo opisała tak zwane patomechanizmy, co się dzieje w drogach oddechowych. Te zmiany, to zwężenie dróg oddechowych wynika z zapalenia toczącego się w tym miejscu. Jest to zapalenie indukowane najczęściej przez alergie, alergeny, takie, które są w naszym otoczeniu. Może to być tym czynnikiem indukującym, może być infekcja, na przykład infekcja wirusowa, narażenie na szkodliwe substancje, na przykład zanieczyszczenie powietrza, a u pacjentów, którzy chorują przewlekle, to nagłe odstawienie leków, które do tej pory dobrze kontrolowały chorobę, również może dać istotne nasilenie objawów astmy. Panie profesorze, to jest tak, jak pan mówi, ale tak jak ja to rozumiem, w nosie, w ustach żyje mnóstwo bakterii, które w prawidłowych warunkach nie robią nam krzywdy. Mamy sprawny system odpornościowy, a wtedy, kiedy ten system odpornościowy zwalcza te czynniki, które nas uczulają, to właśnie wtedy dochodzi do tego procesu zapalnego. Czy to jest tak? Dokładnie tak, pani redaktor. Proszę państwa, rzeczywiście w ogóle atopia, ta skłonność do alergii, to polega na tym, że nasz układ immunologiczny niestety nieprawidłowo rozpoznaje, identyfikuje te czynniki, tak jak tutaj na przykład mówimy o alergenach, o pyłkach, o roztoczach kurzu domowego. To są substancje, które nie są niebezpieczne dla naszego organizmu same w sobie, tak? One nie mogą uczynić nam jakiejś szkody. To właśnie ta nadmierna, nieadekwatna, nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego u alergika daje nam te objawy kliniczne, o których mówimy. No właśnie, bo jaki jest kłopot z tą astmą przy tych napadach astmy, bo to są napady, to jest ta duszność przy wydechu, kiedy nie możemy wypuścić powietrza z płuc. I to jest coś, z czym taki człowiek się boryka, no krótko mówiąc, bardzo się źle czuje. Ale co zrobić, bo powiedział pan, że alergia to jest. No a co możemy zrobić, żeby nie doszło do tego, żebyśmy byli uczuleni? Czy jest taka możliwość? To znaczy reakcja alergiczna, uczulenie, jest to pewna skłonność częściowo uwarunkowana genetycznie, czyli mamy uwarunkowanie genetyczne takiej nadmiernej odpowiedzi alergicznej na alergeny. Są oczywiście czynniki środowiskowe. To, co możemy zrobić, to odpowiednio wcześnie rozpoznać choroby. I nie mówimy tu nawet o astmie, ale na przykład o alergicznym mierzycie błony śluzowej nosa. Gdy wcześniej rozpoznamy chorobę, wdrożymy odpowiednie leczenie, warto tutaj udać się po pomoc do gabinetu alergologa, bo może on zaproponować na przykład immunoterapię swoistą. Wiemy, że właśnie odczulanie na alergeny na wczesnym etapie rozwoju alergii, uczulenia, zmniejsza ryzyko progresji tej alergii, czyli rozwoju nowych uczuleń, rozszerzania się tego uczulenia na inne alergeny albo rozwoju na przykład astmy oskrzelowej u pacjentów, którzy wyjściowo mają tylko alergiczny mierzyc błony śluzowej nosa. Dlatego warto wcześniej rozpoznać alergię, wcześniej iść do alergologa, pomyśleć nad tym, czy możemy dać dobre leki, pomyśleć nad tym, czy możemy zastosować immunoterapię swoistą, bo właśnie jest to metoda profilaktyki progresji tej alergii.
Dobrze, a jak mamy już świsty, ucisk w klatce piersiowej, kaszel, to już jest za późno na to, żeby odczulić się? Nie, ale tu oczywiście niekoniecznie. My oczywiście możemy odczulać również w przypadku astmy alergicznej, atopowej. Wtedy ryzyko zaostrzeń, czyli utraty kontroli nad chorobą jest zdecydowanie mniejsze. Ale tu, gdy mamy już te rozwinięte objawy astmy skrzelowej, to podstawą jest również postawienie rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Bo mamy bardzo dobre leki skuteczne w chorobach alergicznych i w alergicznym nieżycie błony śluzowej nosa, i w astmie skrzelowej, i w innych chorobach alergicznych. Rozpoznanie choroby, wdrożenie leczenia, systematyczne leczenie, jeśli takie jest potrzebne, czy leczenie w okresie narażenia na alergeny, a teraz rozpoczyna się okres pylenia traw, bardzo silny alergen w Polsce. Tu wdrożenie odpowiedniego leczenia zdecydowanie łagodzi objawy, zmniejsza też ryzyko zaostrzeń, właśnie pojawienia się tej duszności, kaszlu, świstów w klatce piersiowej. Czyli postawmy dobre rozpoznanie, jak mamy wątpliwości, idźmy na konsultację do alergologa, pogłębmy badania w kierunku uczulenia alergii i włączmy dobre leczenie. A kiedy mówimy o ciężkiej postaci astmy? Generalnie u większości naszych pacjentów z rozpoznaniem astmy skrzelowej my możemy dobrze właśnie kontrolować te objawy, rozwój tej choroby, dolegliwości u pacjenta przy zastosowaniu niskich, systematycznie stosowanych dawek leków wziewnych. To jest leczenie przewlekłe, tak jak w innych chorobach przewlekłych, tak samo jak w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, stosujemy leki systematycznie w okresie zaostrzeń, oczywiście wyższe dawki. O ciężkiej postaci astmy mówimy wtedy, kiedy te podstawowe dawki leków ziewnych są nieskuteczne i musimy często sięgać po leki na przykład doustne. Często widzimy w obrazie klinicznym te zaostrzenia choroby. Pacjent musi korzystać z pomocy pogotowia ratunkowego czy nieplanowanych wizyt lekarskich, niekiedy konieczne są hospitalizacje. To już jest bezwzględnie wskazanie do wizyty w ośrodku specjalistycznym, w specjalistycznym ośrodku alergologicznym. Wtedy musimy potwierdzić rozpoznanie choroby i pomyśleć nad intensyfikacją leczenia. A mamy możliwości. W Łodzi jest jeden z najlepszych ośrodków diagnostycznych właśnie jeśli chodzi o astmy, ciężkie postaci alergii. Mamy dostęp do terapii biologicznych. To jest niezwykle nowoczesne leczenie, które daje naszym pacjentom szansę na nowe życie po prostu. I czują się spektakularnie lepiej. Panie profesorze, ale do tej ciężkiej postaci na pewno w jakiś sposób dochodzi, bo tak, najpierw jest pacjent, który ma jakieś dolegliwości, idzie do lekarza, jest postawiona diagnoza, przepisywane leczenie. Czy pacjenci są tacy, że leczą się, czy te leki czasami są odstawiane i właśnie wtedy może dochodzić do tej ciężkiej postaci astmy? To jest bardzo cenna sugestia, pani redaktor. Rzeczywiście, tak jak we wszystkich chorobach przewlekłych, podstawą leczenia i celem naszym jest systematyka. Musimy systematycznie stosować leki. Wtedy ten efekt leczenia będzie najlepszy. My staramy się zastosować najniższe skuteczne dawki leków, ale systematycznie. Wtedy ryzyko progresji choroby jest zdecydowanie mniejsze. Utrzymujemy dobrą wydolność układu oddechowego, na czym nam bardzo zależy. Utrzymujemy też zdolność pacjenta do po prostu wszystkich codziennych aktywności, do nauki, do pracy, do uprawiania sportu i na tym nam zależy. Ryzyko zaostrzeń jest wtedy zdecydowanie mniejsze. To jest naszym celem optymalnej terapii. Czy astma jest chorobą, którą trzeba leczyć całe życie? To zależy od postaci astmy. Niekiedy, szczególnie w przypadku astmy alergicznej, gdy uda nam się ją rozpoznać wcześnie, wdrożymy odpowiednie leczenie, na przykład odczulanie, czy na przykład dobre leki wziewne, to obserwujemy wieloletnią remisję czy zupełne ustąpienie objawów. Niekiedy u osób dorosłych, kiedy te objawy już trwają przez wiele, wiele lat, no to nasze leczenie skupia się głównie na jak najlepszej kontroli objawów i właśnie niedopuszczeniu do rozwoju ciężkich postaci choroby. Panie profesorze, a skoro są pacjenci, którzy nie są konsekwentni w leczeniu, nie biorą leków przepisanych, to dlaczego? Czy może są jakieś skutki uboczne tego leczenia, które są uciążliwe dla pacjenta? Warto powiedzieć, że te leki, które są obecnie dostępne dla pacjentów, są refundowane, niedrogie i są bardzo bezpieczne. Zawsze dużo bardziej bezpieczne jest systematyczne leczenie niskimi dawkami leków niż okresowe leczenie takimi lekami, które musimy stosować doustnie, dożylnie w okresie zaostrzenia.
wtedy ryzyko powikłań zawsze jest wielokrotnie większe, więc na pewno opłaca się systematycznie stosować leki. Brak takiego systematycznego stosowania wynika trochę z tego, że wiele chorób alergicznych, astma też, to są choroby trochę o zmiennym przebiegu, czyli okresowo występuje nasilenie objawów, widzimy tą duszność, kaszel, ucisk klatce piersiowej, a okresowo pacjent czuje się lepiej i wydaje nam się złudnie, że ta choroba minęła i mogę nie brać leków. Ale to zapalenie w drogach oddechowych, o którym mówiliśmy, cały czas się tli. Jeśli będziemy stosowali systematycznie leki, to ryzyko ponownego zaostrzenia, dekompensacji, wystąpienia tych objawów jest zdecydowanie mniejsze. Dlatego my u większości pacjentów zalecamy systematyczne stosowanie leków, a w okresie zaostrzenia intensyfikację leczenia najpierw za pomocą leków ziewnych. Zależy nam na tym, żeby właśnie nie trzeba było stosować leków w postaci tabletek czy zastrzyków dożylnych, czy właśnie w izbie przyjęć, żeby nie trzeba było leczyć tych zaostrzeń, czy nie trzeba było do szpitala przyjmować pacjentów. I wtedy to leczenie jest bardziej niebezpieczne. Panie profesorze, na początku powiedzieliśmy, że jest chawica i oskrzela i są płuca. Czy wtedy, kiedy jest kłopot z tymi objawami astmy, to tam w tych płucach, jak dochodzi do zapalenia, toczy się zapalenie, to tam jest jakaś wydzielina, która właśnie utrudnia oddychanie? Tak, jednym z takich zmian patofizjologicznych w drogach oddechowych jest nadprodukcja, czyli nadmierna produkcja gęstej, lepkiej, jasnej wydzieliny. Ci pacjenci odkrztuszają, niekiedy mają nawet kłopot z odkrztuszaniem tej wydzieliny. To jest cecha zapalenia, uszkodzenia dróg oddechowych. Bardzo podobnie jak na przykład w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc czy upalaczy, też takie kłopoty mogą się zdarzyć. Ci pacjenci odkrztuszają duże ilości wydzieliny. I jeszcze myślę, że to jest ważne, czy światowe standardy leczenia astmy są dostępne dla polskich pacjentów? Oczywiście. My posługujemy się, jeśli chodzi o diagnostykę i zalecenia farmakoterapii, posługujemy się standardami międzynarodowymi. One są publikowane i aktualizowane co roku zgodnie z najnowocześniejszą wiedzą medyczną i my w Polsce praktycznie mamy dostęp do wszelkich zalecanych metod i diagnostyki, i terapii. Większość z tych terapii jest refundowana i dostępna dla naszych pacjentów. Posługujemy się właśnie tymi standardami. A jak wygląda sprawa z osobami, które napłynęły do nas z Ukrainy? Czy to są też potencjalni pacjenci? Czy już możemy to odnotować? Oczywiście. My udzielamy pomocy, informacji, zalecamy i diagnostykę, i leczenie u wszystkich naszych pacjentów, również u pacjentów za naszej wschodniej granicy. Ale czy są takie osoby, które już się zgłosiły? Tak, oczywiście, oczywiście. My tutaj dbamy o wszystkich naszych pacjentów zgodnie z zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Kupczyk. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Forum Radia Rock Parada.